Myślę, że wbrew pozorom, co się mówi o rodzinie, że jest kryzys rodziny, my jako szkoła staramy się właśnie te tradycje pielęgnować, pielęgnując obrzędowość, ceniąc rodziny. Organizujemy Dzień Matki, nawet na poziomie gimnazjum, nie tylko w klasach 1-3, ale i 4-6 gimnazjum. Organizujemy Dzień Ojca, bo jakoś czasami zapominamy również o roli ojca w rodzinie. Organizujemy Święto Rodziny, żeby jakby też pielęgnować, kultywować więzi między małżonkami, między dziećmi. No i organizujemy również uroczystości dla dziadków. Wiem dobrze o tym, że w tej chwili nie ma wielopokoleniowych rodzin. Więc jakby te tradycje wymykają nam się spod kontroli. Uczenie się, prawda, szacunku, wyrozumiałości, no innego funkcjonowania ludzi starszych. A myślę, że to jest taka właśnie okazja, żeby bawić się dobrze, stworzyć, rozumieć, jak funkcjonuje nawet dziadek, babcia w takich innych, nie babcia gotując pyszny obiad i pyszne pierożki, prawda? Ale właśnie, że ona potrafi również dyktando napisać, ona potrafi rozdzielić jak kopciuszek, nie wiem, słonecik od ryżu, prawda? Ona ma poczucie humoru, ona w tym momencie staje się taką po prostu młodą psychicznie osobą. I myślę, że te uroczystości, oprócz oczywiście wszystkich narodowych, patriotycznych, nacisk stawiamy na rodzinę i na więzi i to pięknie procentuje właśnie zainteresowaniem coraz większym i obecnością na tych uroczystościach.